Teraz pogadamy. Chociaż nie, może Yennefer na końcu zostawimy. Ola. Też może Yennefer? Dobra. Idziemy. O, Yennefer tutaj? Kobiety się scalają, kurde. Mogę ci postawić drinka? W tym lokalu najlepsze są pewnie mydliny. Z Imleritem to był twój pomysł, czy Ciri? Mój. Kłamstwo przychodzi ci łatwiej niż kiedyś. Jeśli masz zamiar. Mam zamiar powiedzieć, że to miłe, że ją chronisz i dobrze zrobiłeś jadąc nią. Myślałem, że będziesz wściekła. Wściekła? O co? Że wsparłeś Ciri w jej decyzji? Czy że walczyliście ramię w ramię i wygraliście? A co, gdybyśmy przegrali? Nie rozmawialibyśmy teraz, a żeńska populacja kontynentu tonęłaby we łzach. Wygraliście. I nie ma co roztrząsać, co by było gdyby. Rozmawiałem z Triss. Podobno nie poszło wam najlepiej z lożą. Czasy są niebezpieczne, szczególnie dla czarodziejek. Każda zastanowi się 5 razy, zanim nadstawi za kogoś karku. Nie mam im tego za złe. Urocze miejsce. Co to robisz? Wkrótce się przekonasz. Lepiej mi powiedz, co z Filipą. Odbiliśmy ją z Triss. Okazało się, że pojmał ją Dijkstra, ale sytuacja jest już pod kontrolą. To dobrze. Powiesz mi wreszcie, co tu robisz? Udało mi się ustalić, że Margaritę przetrzymują w oksenfurskim więzieniu. Dotarłam też do człowieka, który z niego uciekł. Niedługo ma się tu zjawić. Oho. Wiesz coś o tym uciekinierze? Wiem, że nikomu poza nim nie udało się uciec z Dereth i że szuka go teraz straż całego miasta. Skąd pewność, że można mu ufać? Zaraz się przekonamy, właśnie wszedł. Abifaria? Chcemy porozmawiać. Zaraza. O-o. Lepiej za nim biegnij. No dobra. Ci ludzie to już naprawdę dziczyli. Uważaj no trochę. Będziesz zajebisty. The fuck? Cholera, wszedł na drabinę. Chyba czeka mnie spacer po dachach. What? Ja już dajesz, Wiesiek. Nie odpuszczaj mu. Nie ma. Nie ma tak łatwo. Myślałem, że byłaś z nim umówiona. Powiedziałam, że go znalazłam, nie że się z nim umówiłam. Czego ode mnie chcecie? Zostawcie mnie! Spokojnie, chcemy tylko porozmawiać. Ta, a potem sztylet pod żebra i zostawicie mnie w rynsztoku. Przypatrz nam się. Wyglądamy ci na bandytów? No nie bardzo. No właśnie. A poza tym jesteś dla nas o wiele cenniejszy żywy niż martwy. Czyli nie zrobicie mi krzywdy, Nie, opowiesz nam o czymś, a potem pójdziesz w swoją stronę. Jak tak, to niech wam będzie. Ale może wróćmy do Kuternogi. Lepiej tak nie stać na ulicy. Wino dobrze ci zrobi. Dzięki. Czego chcecie? Dostać się do Dereth. Idźcie do łowców i powiedzcie, że uprawiacie czary. Od razu was wsadzą. Musimy to zrobić tak, żeby nikt się nie zorientował. Opowiesz nam, jak uciekłeś i pójdziesz w swoją stronę. Podobno Dereth jest strzeżone lepiej niż twierdza Wikowaro. Dobierają strażników spośród łowców czarownic. Same najgorsze męty, cholerni fanatycy. Żebyście wiedzieli, co oni z ludźmi wyczyniali. Codziennie tortury, łamanie kołem. Względny spokój był tylko w święta, jak pili do nieprzytomności. Wolno im pić na służbie? Niby nie, ale wiadomo jak jest. Mówią, że z Dereth wychodzą tylko trupy. Tak mówią. Pomyślałem więc, dlaczego by nie spróbować? Przecież zwłoki się pali. Zaczęli palić, jak się zorientowali, że taki staruch jak ja im uciekł. Wcześniej wrzucali nieboszczyków do wielkiego dołu. Dół łączy się z kanałem, a kanał wpada do rzeki. A jak już człowiek dostanie się do rzeki, to jest wolny. Twierdzisz, że udawałeś martwego i nikt cię nie zorientował? Za młodu terminowałem u aptekarza ze Srebrnego Miasta. Znam się trochę na ziołach. W mojej celi rósł senny grzyb, a na spacerniaku znalazłem wilcze jagody. Wystarczyło zrobić zacier i zjeść go na godzinę przed wieczornym obchodem. Mogło cię to kosztować życie. Jeśli miałem umrzeć, to na własnych warunkach. Czyli teoretycznie możemy wejść tą samą drogą, którą ty wyszedłeś. O ile nie przeszkadza nam towarzystwo rozkładających się zwłok. I o ile przeciśniecie się przez kraty. Po mojej ucieczce zakratowali ujście do rzeki. Kraty można wysadzić. Żeby usłyszało nas pół miasta? Mam lepszy pomysł. Oxenfurt zbudowano na elfich ruinach. A te na pewno w którymś miejscu łączą się z kanałami. Jeśli znajdziemy przejście... Dostaniemy się do więzienia. Kolejny portal? Widzisz? Nie było tak strasznie. I jeszcze rada na koniec. Zmień lokal. Tu wszyscy wiedzą, kim jesteś. Dzięki. Cokolwiek zamierzacie, mam nadzieję, że wam się powiedzie. My też. Bywaj. To, co mówił o strażnikach, może nam się przydać. Fakt, gdyby udało się upić choć kilku, byłoby nam łatwiej. Poproszę Zoltana, żeby o to zadbał. Spotkajmy się potem na moście oksenfurskim. Zoltan nie kilku, tylko kilkunastu uwali. Dobra, gdzie tu Zoltan? Dobra, poprosimy Zoltana. Uchylaję tam paru lub 12. Będzie można łatwiej wejść. To jest dobry plan. Bardzo dobry. Nic nie lubię takiego życia. Zoltan? No? Dwa opcje. Wygląda na to, że Nowigrad nie jest już spokojnym miejscem. Co cię tu trzyma? Chciałem rozkręcić własny interes, ale nic z tego nie wyszło. Zaciągnąłem długi i teraz muszę je pospłacać. Wolałbym zwalić wszystko na wojnę albo podłość ludzką, ale zawiniła moja własna i osobista głupota. Nie chciałbym się nad tym rozwodzić. No dobra. Margaritę trzymają w Dereth. Mamy plan, jak ją stamtąd wydostać, ale potrzebujemy twojej pomocy. Co mam robić? Załaduj na wóz tyle Machakamskiego, ile zdołasz i jedź do Oxenfurtu. Na sygnał Yennefer podjedziesz pod bramę więzienia i poczęstujesz strażnika. Ciężka sprawa. Wiesz, odkąd w mieście nie ma czarodziejów, łowcy uwzięli się na nie ludzi. Krasnolud pałętający się pod bramami więzienia tylko zwróci uwagę. Racja, nie pomyślałem. W takim razie idę prosto do Jen. Miała znaleźć wejście do ruin pod miastem. No nic, no to nic z planu. Na tym i dobrze. Legendę o Białym Wilku? Tak, to o mnie te legendy. Dobra, gdzie tu najbliżej jest? Jakieś wieści z Wyzimy? Geralt! Dobra, dobra. Nowy sejwik. Znalazłaś wejście? Kilka. Najbliższe jest przez studnię niedaleko stąd. Załatwiłeś pomoc? Sami sobie poradzimy. Zaczynamy? Do dzieła. Co jeśli strażnicy wiedzą o przejściu przez ruiny i obstawili to wejście? Nie wiedzą. Skąd ta pewność? Hierarchowie Nowigradu zadbali o to, żeby zabić pamięć o elfickich korzeniach miasta. Nawet jeśli ktoś pamięta, że ruiny istnieją, nikt nie wie, którędy przebiegają. A już na pewno nikomu nie przyszło do głowy, żeby je obstawić. Okay. To tutaj. Tutaj? Jeszcze niedawno Cembrowina była przywalona kamieniem. Zgodnie z edyktem Hemelfarta sprzed kilkunastu lat. Ale znalazłam dwóch silnych i uczynnych przejezdnych, którzy za drobną opłatą zgodzili się usunąć głaz. Trzymaj. Co to? Użyj tego, gdy znajdziesz Ritę. To pozwoli mi cię zlokalizować. Nie idziesz ze mną? Przedzieranie się przez ruiny i kanały pozostawiam specjaliście. Jasne. Lepiej przyjść na gotowe. No tak, nie lubię się powrócić. Ubrania się nie obejdzie. Mamy? No mamy. Mogą być jakieś ciekawe rzeczy. Baba cmentarna. Oh my god. Mechanizm jest zepsuty. Brakuje jakiegoś elementu. Może uda się go czymś zastąpić. Patrzmy, co my tu mamy. Dobra. Pewnie jakiś poszukiwacz elfich skarbów. te baby. Nie, te utopce. Cholera. Spoko. Dużo pyszności widzę. Może to się nada. Napraw mechanizm do drzwi. Kancka. To powinno wystarczyć. Grandów na zwłoki bez jaj. A na górze są trzy takie, dobra. Gdzie on jeszcze tutaj pod wodą jest? Ściana nie wygląda na solidną. Tu? Ależ tu co? Nic nie ma, dobra. I to zbadajmy sobie jeszcze resztę. Co tu jest? Jeszcze nie chcę nurkować. Eliminuję drogę. Aha, to pewnie takie kółko. To będzie ciekawego. Zanurkował. Jednak nie zanurkował. Dobra. Tamta drugą. Druga. The force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. A, znowu nie tą. wyjście. Ups, wyciągnąć. O. No, ile mam czekać? Przecież że go zabił. Daleczka, tak to. Do kanałów. Oko. Nie ma. Kamiki jakieś. Rozpłatany. O, Margarita. Kto tam? Geralt? Mam już o mamy. Wyciągnę cię stąd. Nie ma szans. Zgnijemy tu obie. Sheila? Złapali ją przede mną. Jest w ciężkim stanie. To na nic. Bez klucza nie puści. Naczelnik zawsze nosi je przy sobie. Ma pokój na piętrze. Zaraz wracam. Okej. Tego nie potrzebuję. To jest krab. Krab. Leczka to praktyk. Wiecie. Dobrze. To był w kierunku? Chyba tak. Krwaw, dziweczku, krwaw. Przepuśćcie mnie. Jakieś pyszności jakieś. Pasta, nie pasta. Dobra, dobra, ale to nie tu. Oho. No tak. Gdzie jesteś? Jak się tu dostałeś? Intruz! Pewnie więzienia. A, chodź do pańci. Shit. Wieczny ogień! Niezłe bugi. No, nie powiem, bugi całkiem niezłe. Greckie. Or autosaving, w razie czego. Dobra. Pierducha. Zaraz będzie tu Jen. Rita. Sheila. Jak dorwę skurwysynów, którzy wam to zrobili. Wytępiłem ich. Ja już nie dam rady. Wytrzymaj, jeszcze musisz wytrzymać. Umrę jedna. Jestem czarodziejką. Pozwólcie mi odejść z godnością. Jen, zabierz stąd Ritę. Geralt... Jena... Choć raz się z nim nie kłóć. Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. I tak nie lubię portali. Idźcie już. Kiedyś prosiłabym, żebyś tego nie robił. Nie prosiłabyś. Jesteś na to zbyt dumna. Las, nie ma główki. No dobra. Zaryglowana. Muszę znaleźć inne wyjście. Dawaj. Jezus, Maria, te nogi. Dobra. Zacznie ujeżdżę. Słyszałeś? Czarodzieje powstali. Podnieśli bunt w Dereth. Mnie się na was mieści. Nie naprawiło. Albo i nie. Mój stary był taki odważny jak ty. Sam. Książka jest? Świetro? Geralt? Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. Widzę, że nie tracą czasu. Nie podoba mi się to. Mi też nie. Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Nie unikniesz tej rozmowy, ale jak chcesz, to mogę pójść z tobą. Przy tobie na pewno będą bardziej ważyć słowa. Nie byłbym tego taki pewien, ale co dwie głowy to nie jedna. Chodź, miejmy to za sobą. Piękne słowa.